Zanim zaczniemy, mam do ciebie prośbę. Zamknij oczy. Odpal mnie na słuchawkach. Połóż się i upewnij, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. Zaufaj mi. Dzięki. Obudź się. Spokojnie, Adolfie. Obudź się. Jesteś gotowy? Hitler otworzył oczy. Otworzył. Jednak na pewno nie swoje. W tym momencie jego oczami były oczy starszej kobiety. Kobiety upchniętej ciasno wraz z innymi ludźmi w małym pomieszczeniu. Znał je. Znał to pomieszczenie. Znał je doskonale. Ludzie napierali na niego. Ocierali się i gnietli, gdy jego oczy skierowały się w sufit. Pod sufitem wirowały powolnie jego własne głowy. Puste, beznamiętne twarze. Z jedną wypisaną na nich miną, wściekłym spojrzeniem i szeroko rozwartymi ustami. Kobieta, z której oczu patrzył, powolnym ruchem uniosła rękę ku górze. Kończyna podniosła się bardzo powoli. Jeszcze nie wiedział, co za chwilę nastąpi. Jeszcze nie wiedział. Jego prawdziwe usta rozwarły się, dając sygnał do rozpoczęcia. W tym momencie z ich paszcz, z paszcz twarzy pod sufitem, popłynął gaz. Po pół godziny okrutnych męczarni, martwe ciało kobiety, w którym się odrodził, poskręcane w konwulsjach, leżało na podłodze. Powoli zamykał oczy. To była pierwsza śmierć. Nastąpiło mrugnięcie. Żołnierz. Tym razem po otwarciu oczu klęczał jako żołnierz, obrócony głową do ściany. Nie był głupcem. Gdy ponownie jego dłoń zaczynała się podnosić, wiedział, co za chwilę nastąpi, próbując ją powstrzymać. Ale nie powstrzymał. Wiecie, jakie to uczucie dostać postrzał w tył głowy? Oczywiście, że nie. Ponoć mózg wyłącza się, zanim dojdzie do niego sygnał z bólem. Jednak jego świadomość w tym miejscu nie mogła się wyłączyć. Powoli zamknął oczy. Nastąpiło kolejne mrugnięcie. I kolejne. I kolejne. I kolejne. Tyle mrugnięć, ile żyć zostało odebranych właśnie przez niego. Każde z żyć był każdą osobą w kabinie, każdą osobą na poligonie, każdą osobą, która przez niego odeszła. Czas jednak jest policzalny. Nawet tak ogromna ilość śmierci kiedyś zostanie policzona. Co wtedy? Cóż, poczuł na sobie ciężar swych win. Teraz zostanie mu przez wieczność dźwigać ich brzemię. Brzemię każdej winy. To, co teraz widział, to było ostatnie miejsce na ziemi, jakie zobaczył za życia. Siedział. Nieruchomo. Nie mogąc poruszyć choćby palcem. Jego nerwy zajęte były czymś innym. Brzemieniem.
Jak bolesna jest śmierć w komorze. Jak bolesny jest śmiertelny postrzał. A miliony śmiertelnych postrzałów jednocześnie. Jak bolesne jest pobicie na śmierć, gwałt, tortury. A wszystko to liczone w milionach jednocześnie. Siedział. Nie mógł już nigdy poruszyć palcem. Lecz gdyby mógł, nie udałoby mi się opisać jego krzyku. Żegnaj, Adolfie. Śpi dobrze. Miłego wieczoru. Tyle jednak na dziś ode mnie. Wy również śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.